Trener gości po meczu powiedział, że szczególnie w pierwszej połowie to Chrobry był stroną dominującą, zasłużenie prowadził, ale patrząc też po statystykach, szczególnie po posiadaniu piłki, no to jednak wy byliście lepsi. No to trzeba patrzeć w dwie strony, bo na pewno jeżeli 11 na 11, to tak mi się wydaje przynajmniej, Chrobry były lepsze w posiadaniu piłki, to normalną rzeczą jest, że jeżeli grali tam 35 minuty w dziesiątkę, to posiadanie koniec końców było na naszą korzyść. Także mówię, na pewno nam ta czerwona kartka pomogła. W końcówce meczu no widać było, że zależy wam na zwycięstwie, bo dążyliście do zdobycia bramki, ale też troszkę mogło to was skarcić, bo rywale mieli świetne okazje. No zgadza się, szczególnie ta ostatnia akcja meczu, mogli strzelić bramkę na 2-1, ale dążyliśmy do zwycięstwa po tych dwóch porażkach, po 3-0. Na pewno ta atmosfera troszeczkę siadła i za wszelką cenę chcieliśmy dzisiaj wygrać, nie udało się, ale trzeba szanować punkt. A powiedz jeszcze, jak było z rzutem karnym. Pierwszego Michał nie zdobył, nie strzelił, a drugi rzut karny, ty byłeś wyznaczony w takiej sytuacji, czy to były jakieś ustalenia już na boisku między wami? Znaczy się, no tak już od początku sezonu tego jest, że jeżeli ja jestem na boisku, to ja jestem pierwszy do wykonywania rzutów karnych. W momencie, jak Michał strzelał, to ja dopiero wszedłem, także też tam nie pchałem się do tego. Nie udało się Michałowi, następnym razem się na pewno uda, ale cieszę się z tego, że to mi się udało zdobyć bramkę. Dzięki i powodzenia dalej.